Dzień dobry, nazywam się Piotr Berendt, a to jest Radiomet. Dziś moim gościem jest pan Łukasz Turwiński, lider Ruchu Narodowego na Okręg Elbląski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Na początek dwa słowa wytłumaczenia. Ja jako liberał w paszczy lwa. To, że za mną jest logo Konfederacji, nie znaczy, że się z tym utożsamiam. To tak tylko na początek i na wstępie. Panie Łukaszu, proszę mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja, działalność Ruchu Narodowego w Iławie? No cóż, w Iławie Ruch Narodowy się rozwija cały czas. Od wielu lat jakoś staramy się ciągnąć te sanki o nazwie polityka, zwłaszcza politykę samorządową, co główny nacisk stawiamy jako Ruch Narodowy Iława, no bo jednak jesteśmy z tego miasta, no Warszawy nie zmienimy, a ma jakiś wpływ na lokalną politykę, staramy się mieć i wydaje nam się, że mamy. Przygotowujemy się oczywiście do wyborów samorządowych, w których zamierzamy wystartować pod szyldem właśnie tutaj widocznym Konfederacji. I cóż, z naszymi koalicjantami aktualnie Ruch Narodowy prowadzi negocjacje o to, jak będą wyglądały te listy, kto będzie naszym kandydatem na burmistrza. No taka polityczna praca, która jest, nie widać jej dosłownie zawsze, za każdym razem na ulicy, ale jednak na zapleczu mogę powiedzieć wszystkim, że bardzo dużo się dzieje i nawet uważam, że zawsze tych rąk do pracy jest za mało. No dobrze, jeżeli już pan wspomniał o polityce, to ja muszę pana zapytać, jakie są cele polityczne w tych wyborach samorządowych? No przede wszystkim zwycięstwo. Jak każda partia polityczna startujemy do wyboru z myślą o tym, żeby je wygrać. Naszym celem jest objęcie tutaj fotela burmistrza, wprowadzić tylu radnych, by mieć jakieś, no mieć realny wpływ na to, jak Iława się rozwija, jak w Iławie są prowadzone te rządy. No i nie ma co tutaj ukrywać. No, my jesteśmy gotowi do tych wyborów praktycznie już teraz. My dogadujemy się z naszymi koalicjantami z partii Korwin o jakieś tam szczegółowe rzeczy. Jeżeli by one były wybory w jakimś tam, powiedzmy, za miesiąc czy coś, jesteśmy gotowi wystawić pełną listę i kandydata do burmistrza i sądzę, że spokojnie możemy to wygrać. Rozumiem, że idziecie po władzę, rozumiem, że chcecie tę władzę zmienić, żeby zmienić Iławę. W jaki sposób chcecie zmienić miasto? Iława przede wszystkim potrzebuje wizji. Wizji większej niż na jedną czy dwie kadencje. Proszę sobie przypomnieć, że no, chyba wszystkie kampanie samorządowe wstecz, praktycznie każdy kandydat na burmistrza, no bo kandydaci na burmistrza nie ma co ukrywać, ciągną listy samorządowe, jakie one są. I te wszystkie programy opierają się głównie na jedną kadencję. Nikt nie mówi o tym, że to może być na 2, 3, 4 lata. My doskonale wiemy, że w ciągu jednej kadencji się nie da zrobić wszystkiego, nawet by się obiecało 3 punkty, to czasami są takie sprawy, że faktycznie się nie da, chociażby teraz pandemia przecież pokrzyżowała wiele planów nie tylko Iławie, ale wielu innym samorządowcom. No my idziemy z takim zakresem szerszej wizji, nie na tą jedną kadencję. Przygotowujemy, w zasadzie Ruch Narodowy przygotował już program, którego no, nie będę z wiadomych rzeczy zdradzał jeszcze, ale niebawem myślimy, że dość szerszej opinii przekażemy nasze punkty. Jest to dość poważny dokument składający się z kilku stron, z kilkunastu, kilkudziesięciu punktów. No i cóż, cały czas do przodu. Panie Łukaszu, muszę o to zapytać. Pan w internecie posługuje się nickiem Iławianin. Jest pan iławskim patriotą, a ostatnio jednak w komentarzach wychwala pan Ostrudę. No tak, zdarzyło się, że byłem na wakacjach z Konfederacją w Ostródzie, gdzie miałem wystąpienie jako przedstawiciela lokalnego ruchu narodowego i tam odbył się koncert, który mnie naprawdę bardzo pozytywnie Ostróda zszokowała. Ja się nie spodziewałem. Ja zawsze myślałem, że Ostróda i Iława, jeśli chodzi o względy turystyczne, są bardzo do siebie podobne, ale nie. Zobaczyłem to, co się tam wydarzyło wokół tego koncertu, bo już o samym koncercie nie chcę mówić. Nawet nie wiem, kto tam grał, bo się nie interesowałem tym przedtem, ani wtedy jakaś popularna osoba. No ale o tym, że tam są lepsze koncerty, to chyba wszyscy Iławianie wiedzą, lepsza infrastruktura do tego, ale to, co się działo wkoło. Aleja food trucków, jakiś dodatkowy atrakcji, rzutki lotką, strzelnice, jakieś konkursy, gry, zabawy, zjeść można było dosłownie wszystko, od ryby po sypek. I mnie to naprawdę zaszokowało, jak zobaczyłem, ile tam jest ludzi, już nie na koncercie, a ile jest wkoło. W Iławie aż tak nie ma. Nie ma tego. Mamy co, tak naprawdę pójdziemy do parku, napijemy się piwka w jednej czy w drugiej knajpie, może kawki, zjemy pizzę. No i powiedz co, i czas się rozejść, tak? Czas się rozejść. Jeżeli ktoś nie zakupił, powiedzmy, biletu lub nie może wejść z różnych powodów na ten koncert, a chciałby uczestniczyć w tej miejskiej zabawie, no to w zasadzie co, napij się piwa i wracaj do domu. A tam w Ostródzie przekonałem się, że gdybym
poszedł tam z dzieckiem, naprawdę miałbym co robić, miałbym co temu dziecku tutaj jakieś atrakcje, czy no i tego im zazdroszczę, naprawdę tego Ostrudzie zazdroszczę. Nigdy nie sądziłem, że to powiem, że czegoś Ostrudzie zazdroszczę, ale tak, zazdroszczę im amfiteatru, zazdroszczę im tych imprez, zazdroszczę im stadionu, a trzeba powiedzieć jasno, te ich jezioro, no nie jest w ogóle nawet konkurencją dla jeziorka naszego pięknego, a mimo wszystko konkurencje turystów moim zdaniem wygrywają. Zresztą też jeszcze trochę się rozgadam, ale moi znajomi, którzy pochodzą spoza Iławy, ostatnio byłem w Grudziądzu u znajomych i mówili mi, telewizja jakaś, chyba Polsat mówił o jakiejś imprezie w Ostrudzie. Moja znajoma mówi, patrz, tam to się co chwilę coś dzieje. Co chwilę coś mówią w telewizji, czyli widać, że Polacy kojarzą bardziej Ostrudę niż Iławę i mnie to niestety boli. No ale muszę przyznać, że na dniach Iławy również były koncerty, również były food trucki i było bardzo dużo osób. Ale nie było tego w takiej liczbie, jak było w Ostrudzie. I bardziej pod tym kątem mówię, wiadomo, no możemy sobie policzyć, że tam było 20, a u nas 15, okej, okay, ale nie, to nadal nie jest to samo. Poza tym uważam, że w Iławie tak naprawdę na dobrą sprawę nie ma miejsca też, żeby to wystawić. Ja osobiście uważam, że i szczęściem, i zgrozą jest na przykład postawiony nasz amfiteatr. Bo z jednej strony okej, nad jeziorem, pięknym naszym małym jeziorakiem, w kamerach, powiedzmy, widać to pięknie, tak odbywa się koncert Leje się jezioro, coś jak w Mrągowie, no w Ostrudzie zresztą też, ale na przykład w koło nawet nie ma miejsca parkingowego dla tych turystów, którzy przyjadą, tak? No trzeba się gdzieś parkować na drugim końcu miasta i tak to jest trudno i przejść pieszo kawałek drogi do tego amfiteatru. No niestety. No może pomysłem byłoby przeniesienie amfiteatru poza miasto, ale to z kolei mieszkańcy będą narzekali, że mają daleko na koncerty. Ja myślę, że niestety w Iławie zrobiła się taka mentalność, że i tak już dużo osób narzeka na koncerty, chociażby na obrzeżu miasta, tak? Jednego prywatnego przedsiębiorcy. Podzieliła się tak naprawdę Iława na tych, którzy z tego korzystają, a którzy z tego nie korzystają. Jest to na obrzeżu. Ale mimo wszystko, no trzeba pamiętać, że Iława jest miastem turystycznym. Jeżeli tu mieszkamy, no to w lecie musimy tych turystów przyciągnąć. No turyści napędzają naszą lokalną gospodarkę, a ten sezon turystyczny jest na Warmii Mazurach krótki, bo on się opiera tak naprawdę przez 3 miesiące. To nie są góry, które są atrakcyjne dla turysty cały rok. No i niestety musimy coś zrobić. Nie jestem za to, żeby likwidować oczywiście ten amfiteatr, który jest w tym miejscu. Można robić jakieś koncerty do tej pory, ale trzeba by pomyśleć nad jakąś sceną, nie wiem, nawet rozkładaną. Zresztą nie chcę tutaj zdradzać, ale Ruch Narodowy w swoim programie, który niedługo zaprezentuję, ma dokładnie opisany właśnie ten problem i będziemy wyjaśniać, gdzie naszej propozycji, bo myśmy takie miejsce na terenie miasta Iławy znaleźli, gdzie byłoby miejsce nie tylko na amfiteatr, na food trucki, parking. Mamy takie miejsce i niebawem przyjdzie na to czas, to przedstawimy. Zapytam jeszcze o jedno. Czy gospodarka Iławy powinna się opierać tylko i wyłącznie na turystyce? Oczywiście, że nie. Pandemia to pokazała, że nie możemy się opierać tylko na turystyce. Zresztą całe województwo warmińsko-mazurskie nie może się opierać tylko na turystyce. My, jako Ruch Narodowy w 2018 roku, gdy startowaliśmy w wyborach samorządowych, jeszcze nie było wtedy Konfederacji, naszym hasłem na Warmii i Mazury właśnie było to Warmia i Mazury, nie tylko turystyka. My skupialiśmy się właśnie na tym, żeby nie finansować tylko i wyłącznie na atrakcje turystyczne. Oczywiście mamy piękne jeziora, mamy piękne lasy, mamy piękne faunę i florę, ale pandemia pokazała, tak, że jeżeli przyjdzie coś, jakiś kataklizm, jakaś rzecz i że ta turystyka nie będzie miała swobodnego przepływu, no to Warmia i Mazury leży. Dosłownie i w przenośni. No i my nastawiamy się na to, żeby jednak troszeczkę popracować nad tym, by władze samorządowe, nie tylko wojewódzkie, ale oczywiście i miejskie, stwarzały te warunki. Dla wielu osób, na przykład mieszkańców Warmii i Mazury, no bo wybrali przecież dla nasze miasto, czy nasze okolice po to, bo jest tu pięknie, bo jest ładnie, bo jest też spokojnie. Obawiają się, że powstaną ogromne fabryki z kominami, będzie hałas, będzie dym, ale no nie, no w obecnych czasach wielkie fabryki czy drukarnie nawet, przykładem jest nasze Iławskie Rampi, przecież nie ma nigdzie jakiejś wielkiej hali, gdzie tam drukują te gazety, a dają radę. No po prostu w Iławie potrzeba przede wszystkim obniżyć podatków, jakoś zachęcić tych inwestorów do naszego miasta. To wszystko też, drodzy Państwo, znajdą w programie, który niebawem opublikujemy. Będę o nim mówił, bo naprawdę jest to dokument, z którego jestem dumny. Wszystkie możliwości lokalnych podatków. Zróbmy z Iławy na przykład taki raj podatkowy, jak na polskie warunki, w których będziemy mogli tych inwestorów ściągać. Ale też oczywiście trzeba będzie tutaj z mieszkańcami mieć dłuższą, szerszą debatę na ten temat, no bo chyba wszyscy teraz w pandemii wiedzą, że na samej turystyce i gastronomii, która w Iławie jest bardzo bogata,
a jest to powiązane z turystyką, no nie jesteśmy w stanie tego miasta otrzymać i te problemy finansowe, które są teraz, będą się pogłębiać, więc nie tylko turystyka. Musimy zachęcać wszystkich do inwestowania w Iławie, a Iławianie to osoby, ludzie, którzy mają ogromne ambicje i potrafią robić biznes. Z pewnością, jestem dumny ze swojego miasta. Panie Łukaszu, jesteśmy w biurze poselskim. Proszę powiedzieć, jak to biuro funkcjonuje na co dzień? No, biuro na co dzień jest oczywiście otwarte dla każdego, nawet dla pana redaktora, zapraszamy. Mimo, że to Paszcza Lwa, bardzo możliwe, ale jest to przyjemnie. Zapraszamy każdego, jeżeli ktoś ma jakąś sprawę dla posła Urbaniaka czy posła Artura Dziambora, ale nawet powiedzmy, jeżeli by się zdarzyła, że jest sprawa dla innych posłów Konfederacji, to z chęcią się tym zajmiemy. Jeżeli chodzi o posła Michała Urbaniaka, którego jestem asystentem, to umawiamy się najpierw jakoś telefonicznie czy mailowo, do mnie nie ma z tym najmniejszego problemu. Prowadziliśmy dyżury, ale okazało się, że też nie ma takiej potrzeby, żeby co tydzień ktoś był. Jeśli chodzi o posła Artura Dziambora, co czwartek tutaj o godzinach popołudniowych można przyjść i spotkać się z asystentem i porozmawiać na każdy temat. A tak, jeżeli nie ma jakichś, powiedzmy, umówionych wizyt czy dyżuru posłów, no to wykorzystujemy to biuro jako właśnie do spotkań Ruchu Narodowego czy innych nam bliskich organizacji. Czasem prelekcje tu się odbywają. No, nie jest to duże biuro, więc też dużo osób tu nie wchodzi, no ale ono działa, jest bardzo przydatne, zwłaszcza pokazała nam to praca przy dokumencie programowym, który stworzyliśmy, że jest miejsce, gdzie możemy usiąść spokojnie, popatrzeć, co potrzeba, zastanowić się, pomyśleć i zapraszamy wszystkich na ulicę Niepodległości, że też fajnie pasuje, że na ulicy Niepodległości jest biuro Konfederacji. Miłe, przytulne i bardzo gościnne. Dziękuję panu za to zaproszenie dzisiaj. Ja dziękuję serdecznie, zapraszam częściej. A ja przypomnę państwu, że gościem dzisiaj był pan Łukasz Lubiński, lider Ruchu Narodowego na Okręg Elbląski. Przypomnę państwu również, że wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radio.net.info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych, a od siebie dodam jeszcze, szczepmy się. Do usłyszenia.